testujemy rampę w Krakowie. Rampa jest duża. Rampa jest duża, ja jestem malutki. No dobra. Kolega odważny. Panowie, jak tam? Gruba akcja. Jakieś rady dla początkujących, którzy przyjdą na tą rampę? Nie zjeżdżę si. Jakie to jest dobre! Zaraz pokażę wam kilka triczków, jak zawsze. Check it, it's the N-O-T-O-R-I-O-U-S. You just lay down slow. 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 When the la-la hits your lyrics just split your head so hard that your hat can't fit you. Either I'm with you or against you. Format bent you. Back through that maze I sent ya, talking to the rap inventor. Nigga with the game type, fifth that flame right. Spell my name right, B-I-double-G-I-E. Iced out, lights out, me and Caesar Leo. Getting head for some chick he know. See, it's all about the cheddar, nobody do it better. Going back to Cali, strictly for the weather, women and the weed. Sticky green, no seeds, bitch please. Papa ain't soft, dead up in the hood. Ain't no love lost, got me mixed up. You drunk them licks up, mad cause I got my dick sucked and my balls licked. Is he also Simplus team? Pozdrowienia dla Andrzeja Bondera. Rampiarza starego. Pozdrawiamy z rampy. W Ameryce nie ma takich ramp. Tworzy się nowy team Simplusa podobno i pytają. To będzie. To trzeba małp. O kurczę. Juhu! Dobry. Ja pierdzielę. Tak się właśnie zdarza rolki, to niebezpieczny sport. Bardzo niebezpieczny, dlatego trzeba jeździć w czapce albo w kasku. No i już. Jak będzie? Tak jak mówi Jacek, czyli do środka rampy, bardziej w prawo, bardziej pod kątem niż tam. Myślę, że to są cenne rady. Aczkolwiek nie wiem, czy będę potrafił je wykorzystać. To jest problem w nauczaniu ekstremalnej jazdy na rolkach i chyba każdego sportu. Nie da się nauczyć trików, tylko trzeba spróbować. Więc spróbujmy. Tak, dokładnie. Tiger ma zwykłe modele. Nóżki objęte. Dziękuję. Kolega się opalił mocno. Opalenizna, opalenizna. Znowu dużo dziennikarzy. Gdzie są plakietki, przepraszam bardzo? Gdzie są plakietki dziennikarskie? Nie ma. Bardzo fajna sesyjka na rampie. Teraz jedziemy się wykąpać na Zakrzówek. Zdjęcie grupowe po ustaweczce. Elo. Dajemy na skałeczki poskakać. Co ty wymyśliłeś, kolego, jeszcze? Chciałbym tylko powiedzieć kilka rzeczy. Ludzie, którzy to zostawiają i takie coś robią na miejscówach, gdzie się chilluje, są idiotami. Pozdrawiam serdecznie na ryj. To jest największa masakra, jaką robią ludzie. Witam serdecznie z hamaka, z hamaku. Jestem rozwieszony na Zakrzówku. Za mną przepaść, jak widać. Patryk odwieził hamak, myślę, że jest w miarę bezpiecznie, także pozdro, bawcie się dobrze w te wakacje i bawcie się bezpiecznie. Elo! Piąteczka, mega miazga. Max, dobra. Chcesz zrobić jeszcze jeden? No, mogę coś zrobić. Dobra. Teraz będzie taki fajny trik, którego dałem 27 metrów nad wodą. Okej. Okay. Tu jest ile? 5, 6, nie? 6. No. Już? Wydaje się więcej. Dajesz. I potem zja ręcznie. Dobry gościu. Dobra.
Będzie skakane. Uważaj na palce, żeby tam nie było. Się uspokój. Czyli spontanowa do was prawda? Tak, no. Kilka skoków do wody po jeździe. Nikomu nie zaszkodziło, nie? To wiadomo, tak. Adam, nie bój się. Fajnie było? Fajnie jest. To chyba sobie też. Jak dłużej stoisz, to się będziesz bardziej bał. To się tylko wydaje. Yeah! Kolega sobie tu rozwiesił hamak. Ryzykownie trochę. Nie jest wysoko. Ale jest dobrze. Ja najchętniej to by sobie rozwiesił nad przepasem. Jogurt! Woo! Bez ruchu nawet. Skakać stamtąd. Chłopaki tam poszli skakać czy na pewno? 3, 2, 1! Wow! Now let me walk up everybody to the wild, wild west. Wild west. Now let me walk up everybody to the wild, wild west. Naprawdę mam dobre klipy. Myślę, że będzie wam się podobać. Tylko wody. Spotkaliśmy ziomali wymiataczy i Eryk wymiata. Wow. Ja nagram ci fajnego klipa, jak chcesz. Byle na nogi. Yeah! Piękna pogoda, piękna jazda, udane skoki. Na tym zakończyłbym dzisiejszego vloga. Pozdrawiam serdecznie. Jeszcze wiesz, pizza ma tu to. Back.